Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym projektowi LISK. Jest to już trzeci odcinek z tej serii, gdzie śledzę postępy w tym projekcie. Ostatnio o tym jest dosyć głośno, jest dosyć medialnie, czyli można powiedzieć tak, jak LISK lubi, żeby było. Dlatego stwierdziłem, że warto przyjrzeć się temu projektowi ponownie i zobaczyć, co tutaj tak naprawdę się dzieje. W tym odcinku będzie dosyć sporo materiału, ponieważ prześledziłem projekt pod różnym względem adopcji. Także zapraszam do oglądania i do wysłuchania. Przede wszystkim ostatnim czasem dużo sensacji robi wiadomość informująca o tym, że organizacja czy fundacja LISK zwolniła 40% swoich osób, 21 z 53 pracowników. Jeśli chodzi o moje zdanie w tym temacie, to tutaj myślę, że nie za bardzo bym się tym przejmował z tego względu, że po prostu w branży IT panuje coraz częściej takie podejście, że dużo osób jest po prostu na kontraktach, nie są to osoby zatrudniane na stałe. Też nie o to chodzi w projektach informatycznych, żeby te osoby cały czas siedziały i zastanawiały się, co mają robić. Dlatego jeśli tutaj zarząd czy kierownictwo organizacji LISK stwierdziło i podjął taką decyzję, że po prostu te osoby nie są już potrzebne, także trzeba to uszanować i mieć na względzie to, że po prostu utrzymywanie dodatkowego personelu, dla którego nie ma obowiązków, jest nieefektywne dla firmy. Pamiętajmy również, że zwalnianie pracowników nie jest to łatwa czynność. Panuje też takie dosyć powszechne powiedzenie odnośnie zatrudniania i zwalniania pracowników, żeby zatrudniać wolno, a zwalniać szybko. I to myślę, że tutaj powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie. Tak jak mówię, te osoby, które zostały zwolnione, czy też same się zwolniły, tutaj już nie będę wnikał, bo tak naprawdę prawda pewnie stoi gdzieś po środku. Myślę, że na tyle osób część została zwolnionych, część się sama zwolniła. Niemniej jednak obecnie prace w IT są raczej projektowe, osoby są rozliczane z realizacji zadań, nie z czasu, jakie na nie poświęciły. Dlatego myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy i po prostu trzeba się trochę przestawić z tego podejścia przychodzenia do pracy tak od 9 do 17, od powiedzmy rozpoczęcia kariery zawodowej do jej zakończenia, bo obecnie sytuacja na rynku trochę się zmienia i już nie tak to wygląda. Przejdźmy może do kolejnych rzeczy związanych z projektem LISK. Oczywiście tutaj dużą część tego filmu poświęcę na analizę GitHuba, teraz trochę w inny sposób niż wcześniej to robiłem, z tego względu, żeby po prostu podejść do projektu jeszcze od innej strony, a następnie przejdziemy do omówienia projektów, które są tworzone w oparciu właśnie o LISK SDK. Także widzimy teraz główną stronę GitHuba organizacji LISK. Może parę słów o poszczególnych podprojektach tego właśnie projektu. Jeśli chodzi o repozytorium LISK Core, jest to węzeł sieci, całej sieci blockchain, algorytm uzyskiwania konsensusu, tutaj to delegated proof of stake. I tutaj należy rozważyć i pamiętać o tym, że dołączenie do sieci z takim algorytmem uzyskiwania konsensusu wcale nie oznacza od razu bezpośredniego udziału w zyskach. Mamy oczywiście tutaj projekty takie jak LISK Mobile, LISK Desktop, czyli portfele dla tokenu LSK, które dodatkowo dają możliwość głosowania na delegatów w tej sieci. Jeśli chodzi o LISK SDK, to mamy tutaj LISK Framework, który dostarcza rozwiązania po stronie serwera, czyli to jest to, co tak naprawdę funkcjonuje na serwerach, to czego użytkownicy końcowi nie widzą. Mamy rozwiązanie LISK Elements, które dostarcza tej części występującej po stronie klienta, czyli to, co my widzimy jako użytkownicy całej sieci. Jest też tutaj projekt LISK Commander, czyli narzędzie konsolowe, narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia zarządzanie już postawionym węzłem sieci.
Co tutaj przede wszystkim zwraca uwagę, to na pewno bardzo duża liczba zależności właśnie w bibliotece Lisk SDK. Tutaj przypomnę, że jest to biblioteka, którą pobieramy w celu wykonania, wytworzenia dodatkowych projektów, dodatkowych programów w oparciu właśnie o całą architekturę Lisk. Tutaj tego typu zależności, czyli projektów, od których zależy Lisk SDK, mamy aż 660, także jest to ogromna liczba. Tutaj należy zwrócić uwagę, że taką liczbą zależności, taką dużą liczbą zależności trzeba w jakiś sposób zarządzać. Trzeba to wszystko dbać o odpowiednie wersje, oczywiście o bezpieczeństwo. Także to kumuluje ogromną ilość pracy dla zespołu, dla członków zespołu odpowiedzialnych właśnie za management tych pakietów, aby to wszystko w miarę dobrze i sensownie koordynować. Oczywiście zwracamy uwagę tutaj na used by, czyli na liczbę projektów, które korzystają z Lisk z SDK i na tę chwilę jest to 18 projektów, które są umieszczone na GitHubie. Tylko dla porównania tutaj przedstawię bibliotekę firmy Ripple, bibliotekę umożliwiającą właśnie kontakt z ledgerem XRP. I tutaj dla porównania mamy 30 pakietów, od których zależy ta biblioteka, także jest to grubo ponad rząd wielkości mniej. A jeśli chodzi o adopcję, to mamy tutaj w 735 projektach tą bibliotekę użytą. Także te proporcje tutaj są odwrócone. Myślę, że śmiało można stwierdzić, że na korzyść właśnie biblioteki Ripple Lib. Natomiast nie jest to film porównujący, to tutaj pokazuje tylko skalę tego, jak te zależności właśnie w Lisk SDK utrudniają też innym osobom korzystanie z tej biblioteki poprzez to, że pobierając Lisk SDK trzeba to wszystko również pobrać, trzeba to zsynchronizować, trzeba dbać o kontrolę wersji poszczególnych bibliotek, także to również trzeba mieć na uwadze i śledzić, aby te zależności jednak były redukowane w tym projekcie, co na pewno wpłynie na upowszechnienie tego rozwiązania. Idąc dalej po GitHubie, przejdziemy od razu do branchy na Lisk Core, czyli właśnie na repozytorium będącym węzłem całej sieci. I tutaj, żeby szybko skonfrontować, co tak naprawdę się dzieje, jesteśmy na liście aktywnych branchy, czyli na tych, na których cały czas trwa proces tworzenia oprogramowania i widzimy tutaj, że jedna z branży ma trzy komity wyprzedzające główny branch. Oznacza to, że po prostu do tej gałęzi kodu zostały dodane trzy zmiany, których jeszcze nie ma na głównej gałęzi kodu i otwarty mamy pull request, czyli niedługo prawdopodobnie ten branch będzie merge'owany, czyli będzie dodawany do głównej gałęzi kodu. Jeśli chodzi o trzy pozostałe branche, tutaj widzimy duże zaległości w tych branchach, natomiast mały postęp. Tutaj widzimy kilkadziesiąt commitów do tyłu względem głównej gałęzi, natomiast tylko jeden commit w jednym branchu wyprzedzający tą główną gałąź, dlatego myślę, że tutaj postęp jest dosyć nieduży. Oczywiście jeśli chodzi o issue, to mamy tutaj szereg otwartych. No, tutaj oczywiście jak to zwykle w Lisku jest, to labelowanie, całe zarządzanie i ten UI prowadzenia projektu jest oczywiście na wysokim poziomie. Kolejna sprawa, czyli Lisk SDK, również szybki rzut oka na aktywne branche i tutaj mamy dużo więcej otwartych tych branchy, także też nam daje pogląd na to, co dzieje się w projekcie. Jest dużo pootwieranych branchy, na których trwają prace. Tutaj ta zielona ikona znaczy, że mamy otwartego pull requesta, czyli ten branch jest już szykowany do dołączenia go do głównej gałęzi kodu. I ponownie informacje, powtórzę to jeszcze raz. Ta warta z prawej strony mówi nam o tym, że ten branch, ta gałąź kodu jest 6 komitów do przodu od głównej gałęzi kodu, od głównego brancha. Natomiast ta warta z lewej strony, ile ten główny branch wyprzedza ten tutaj obecny.
Jeśli chodzi o branżę, to tutaj myślę, że każdy może sam zweryfikować, co tak naprawdę się dzieje, mając te informacje. No widzimy, że większość branży nie wyprzedza jakoś specjalnie dużo głównych branż. Mamy bardziej te branże są, tak powiem, do tyłu względem głównej gałęzi kodu. Niektóre mają otwarte pull requesty, część z nich ma już zamknięte, część jeszcze pull requesty w tym zakresie implementacji tych gałęzi kodu nie są jeszcze utworzone. Także na to również zwracajmy uwagę. Co ciekawe, często pojawiają się opinie, że tak naprawdę Lisk odchodzi już od pojęcia tak zwanych sidechainów, czyli bocznych łańcuchów. Postanowiłem to zweryfikować, używając prostego zapytania w Google, szukającego właśnie słowa sidechain w domenie lisk.io. I rzeczywiście tych wyników nie jest dużo, bo jest tylko 59, z czego część prowadzi do tak naprawdę pustych już obecnie stron. Tutaj widzimy, że na przykład na tej stronie nic się nie wyświetla, a powinno, to znaczy, że kiedyś tutaj jeszcze w cache'u wyszukiwarki Google w historii była taka informacja, że tam słowo sidechain gdzieś się znajdowało. Także tak naprawdę myślę, że to, co chodzi po internecie, czy to opinia, z którą można się spotkać, że Lisk odchodzi od sidechainów, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ coraz rzadziej to słowo choćby na samej stronie czy w dokumentacji się pojawia. Co za tym idzie? Wniosek według mnie jest taki, że po prostu Lisk idzie w stronę tworzenia własnych blockchainów zamiast tych łańcuchów bocznych. Tworzenie własnego blockchainu to jest już zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inny projekt. Własne blockchainy po prostu organizacje wykorzystują i nie interesuje ich to, co dzieje się na głównym właśnie na mainnecie danego projektu, gdyż ten właśnie utworzony blockchain po prostu nie korzysta z tego, co dzieje się na blockchainie głównym, tym bardziej, że w Lisku nie mamy możliwości tworzenia smart kontraktów, tym bardziej takie sidechainy tutaj nie będą miały żadnego prawa bytu. Pójście w stronę tworzenia własnych blockchainów pod tym względem jest sensowne. Jednak pamiętajmy też o minusach, jakie to ze sobą wiąże. Mam tutaj dużą konkurencję, chociażby w postaci projektu Hyperledger Fabric. Tak jak wspomniałem, nie ma tutaj potrzeby interakcji z mainnetem. Każdy taki blockchain utworzony w tą stronę za pomocą Lisk SDK posiada własną walutę. Pamiętajmy tutaj, że osoby, które zakupiły token LSK, chciałyby, aby ten token rósł na wartości. W momencie, kiedy ten projekt idzie w stronę tworzenia własnych blockchainów, token LSK tak naprawdę traci zupełnie na użyteczności, a tym samym według mnie w dłuższej perspektywie na wartości. Z tego względu, że po prostu nie będzie nikomu do niczego potrzebny. Także tutaj warto śledzić postęp w tym zakresie tego projektu, jeśli jesteśmy nim zainteresowani lub jeśli posiadamy tokeny LSK. I oczywiście zapoznać się dokładnie z wizją obecną projektu w zakresie token economy, czyli aby umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ktoś chciałby mieć ten token LSK i dlaczego jego wartość w dłuższej perspektywie powinna rosnąć. Kolejna sprawa to jeśli chodzi o roadmap tego projektu. Mamy tutaj na samym końcu informacje właśnie o transferze tokenów pomiędzy tymi utworzonymi blockchainami zewnętrznymi, niezależnymi od mainnetu. Może tutaj coś w zakresie tego właśnie token economy się zmieni. Niemniej jednak również tutaj jeśli chodzi o te sidechainy, które wcześniej były w tym projekcie, że tak powiem takim słowem kluczem, w tym momencie ciężko taki zwrot na stronie Liska, jeśli chodzi o roadmap w ogóle znaleźć. Przechodzi to dosyć płynnie obecnie w interblockchain i myślę, że kolejnym krokiem będzie po prostu
już określenie tego jako budowanie zewnętrznych, niezależnych blockchainów. W jakim celu osoby czy też organizacje bardziej tworzące własne blockchainy w oparciu o Lisk SDK miałyby komunikować się z innymi blockchainami? To już należy sobie samemu odpowiedzieć. Na ten moment ciężko mi tak naprawdę tutaj znaleźć jakieś rzeczowe wytłumaczenie tego, tej chęci, tej możliwości właśnie wymiany tokenów w tym zakresie. Kolejna sprawa, na jaką tutaj trzeba zwrócić uwagę, to, że utrzymanie własnego blockchainu, czy to wytworzonego na bazie Lisk SDK, czy też utworzonego na bazie Hyperledger Fabric, jest zdecydowanie dużo bardziej kosztowne. Tutaj musimy postawić całą własną infrastrukturę, zarówno sprzętową, jak i programową, czyli nody tego rozwiązania. Dlatego po prostu może to się okazać bardzo ciężkie w realizacji, tym bardziej, że tak jak wcześniej wspomniałem, na ten moment projekt Lisk nie pozwala na tworzenie smart kontraktów w żadnym zakresie, dlatego będzie, że tak powiem, ciężko to wszystko razem ze sobą pogodzić, aby właśnie ta logika, ten token ekonomii było zachowane. Teraz przejdziemy trochę do projektów, o których dostałem informację od jednego z użytkowników, że wykorzystują Lisk SDK. Spróbujemy trochę podejść do tego tematu. Pierwszym z tych projektów jest projekt GNY, czyli jest to uczenie maszynowe na blockchainie. Uczenie maszynowe jest dziedziną Artificial Intelligence, czyli sztucznej inteligencji, równie bardzo nośnego i medialnego tematu od jakiegoś czasu już. Dla osób, które nie wiedzą, czym tak naprawdę jest uczenie maszynowe, powiem, że jest to najprościej zbiór narzędzi do znajdywania schematów w jakimś zbiorze danych. Uczenie maszynowe, celem uczenia maszynowego nie jest oczekiwane znalezienie znaczenia tych schematów, po prostu uczenie maszynowe wyznacza te schematy w jakichś dużych zbiorach danych. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie, to tutaj już jest to oczywiście w kompetencji odpowiednich osób, analityków właśnie w zakresie data science. I tutaj mamy przedstawiciela tego właśnie nurtu machine learning, opartego o blockchain, opartego o Lisk SDK. Chociaż tak naprawdę tutaj o samym Lisku jest dosyć mało wspomniane. Niemniej jednak jest ten projekt podawany często jako właśnie jeden z projektów implementujących i pokazujących zastosowanie Lisk SDK. Moim zdaniem opieranie algorytmów czy rozwiązań machine learning o blockchain tak naprawdę niekoniecznie jest zasadne. Tutaj jest bardzo duża konkurencja potężnych produktów, takich jak chociażby TensorFlow, które umożliwiają analizę dużych zakresów danych. Mamy całe biblioteki pisane w języku Python do tego. Także wymóg jeszcze oparcia o tego blockchain, który jest strukturą danych dosyć wolną, a tutaj mówimy o przetwarzaniu dużych ilości danych. Nie wiem, nie jestem pewny, czy znajdzie swoje uzasadnienie biznesowe. Przejdźmy natomiast dalej do kolejnego projektu. Jest to projekt Madana, czyli marketplace powstały na potrzeby ponownie analizy danych, samozarządzany przez społeczność, która go tworzy. Tutaj mamy token PAX. Token PAX tak naprawdę, z tego co udało mi się tutaj znaleźć, nie jest tokenem opartym o Liska, nie wykorzystuje on Lisk SDK. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, jeśli chodzi o token PAX, tutaj jest szereg oczywiście materiałów na ten temat. Jeśli chodzi o GitHub, bo myślę, że to jest najlepsze miejsce do sprawdzenia tego, z czego dany projekt korzysta. Widzimy tutaj, że token Madana PAX jest tokenem w standardzie ERC20, czyli jest tokenem opisanym na platformie Ethereum.
I ciężko tutaj w tym projekcie znaleźć jakieś zależności odnośnie samego Liska. Może po prostu mieliśmy taką sytuację, że w pierwotnych założeniach budowania tego projektu właśnie miał być użyty Lisk SDK. Według mnie na tę chwilę nic na to nie wskazuje. Projekt nie jest pisany w języku Java, nie jest pisany w ogóle w JavaScriptie, w czym jest pisany Lisk SDK. Także myślę, że ten projekt po prostu na ten moment przynajmniej nie korzysta z Lisk SDK. Kolejnym projektem jest projekt REN. Tutaj ten projekt ciężko nazwać tak naprawdę jeszcze projektem, który żyje, z którym coś się dzieje. Jest to platforma edukacyjna dla dzieci, która nagradza po prostu użytkowników, czyli te dzieci, za określone czynności tokenami swoimi, czyli tokenami REN. Tutaj jest white paper tego projektu. Niestety jest on bardzo ubogi. Zawiera 11 stron. Też ciężko tutaj znaleźć jakieś odniesienia do samego projektu Lisk SDK. Tutaj oczywiście jest informacja, że więcej w tym zakresie będzie we wczesnej części roku 2018. Niemniej jednak mamy już koniec roku w tym momencie 2019 i nic takiego nie da się znaleźć, dlatego myślę, że po prostu ten projekt nie jest już rozwijany i te założenia, które chciał zrealizować, okazały się przede wszystkim nieopłacalne i z tego względu ten projekt myślę, że można uznać już za martwy. Niemniej jednak jakieś tutaj próby implementacji tej infrastruktury w oparciu o Lisk SDK były. Kolejny projekt Sapiens, czyli zdecentralizowana platforma szkoleniowa, platforma certyfikująca. Tutaj według mojej oceny ten projekt również wygląda na martwy, przynajmniej nie na już kontynuowany. Tutaj nawet jest problem z certyfikatem na tej stronie odnośnie SSL. Znajdziemy tutaj również informacje o tym, że projekt ten mógłby być prowadzony na Ethereum, mógłby być prowadzony na właśnie infrastrukturze Liska. Tutaj jednak jest informacja o głębokiej wierze w rozwiązanie sidechainowe, a według mnie to sidechainowe rozwiązanie na ten moment w Lisku już jest pozostawiane na bocznym torze i bardziej to wszystko idzie właśnie w celu wytworzenia zupełnie oddzielnego blockchainu z własną kryptowalutą, blockchainu z własną kryptowalutą niezależnego od mainnetu, tym bardziej niezależnego od tokenu LSK. Kolejny projekt BrickBit. Projekt, który jest zdecentralizowaną oczywiście platformą do zarządzania nieruchomościami. Tutaj również były założenia, były koncepcje zastosowania Lisk SDK w tym projekcie. Nawet tutaj mamy odnośnik do bloga na portalu Lisk. Niemniej jednak widzimy, że to prowadzi, mamy tutaj przekierowanie do głównej strony bloga, także takie założenia wygląda na to, że były, jednak coś tutaj się organizatorom tego projektu skończyło i w tym momencie już nie ma planów, aby ta platforma była budowana na Lisku. Patrząc na GitHuba, widzimy jedynie token powstały na potrzeby właśnie ICO, czyli token właśnie Solidity bazujący na platformie Ethereum. Także w tym projekcie BrickBit ja również nie widzę potwierdzenia tego, że wykorzystuje on Lisk SDK czy w ogóle infrastrukturę Lisk. Kolejny projekt MuseCoin, czyli platforma do zarządzania prawami autorskimi muzyków i właśnie uderzająca w ten segment.
Projekt według mnie również wygląda na dosyć mały, dosyć martwy tak naprawdę. Ciężko również tutaj znaleźć jakąś informację o samym Blisku. Oczywiście weryfikacja, jeśli chodzi o GitHuba. Widzimy tutaj, że mamy forka projektu Lisk Hub, czyli tak naprawdę portfela desktopowego, jeśli chodzi o repozytorium Lisk Desktop. Aktywność w tym projekcie od pół roku praktycznie ustała, nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o inne projekty, o inne repozytoria w zakresie właśnie Musti, to również nic tutaj nie widać. Także ciężko tak naprawdę zweryfikować, czy coś w tym projekcie się dzieje i czy w ogóle on jest oparty o Lisk SDK. Kolejny projekt i już ostatni projekt mOracle, czyli platforma wyroczni implementująca właśnie Oracles. Dla przypomnienia, platforma ta, zadaniem tej platformy jest właśnie dostarczanie i weryfikowanie danych pochodzących ze świata zewnętrznego, czyli ze świata poza blockchainu, do blockchainu, a następnie na tym już blockchainie aplikacje na nim wytworzone będą te dane przetwarzać. Oracles, czyli wyraźnie dostarczają to i weryfikują jedynie ich poprawność. Tutaj widać, że to jest dosyć nowy projekt. Miał on nawet swoje demo na wystąpieniu na meetupie organizacji Lisk w listopadzie roku 2019. Niestety mało jest informacji na samej stronie. Na stronie Liska widziałem jakieś wideo właśnie, na którym występują osoby odpowiedzialne za mOracle. Jeśli chodzi o GitHuba tego projektu, to jest ono dosyć nowe, jeszcze niewiele tutaj się tak naprawdę dzieje. Mamy jedną osobę, która tutaj w jakiś sposób zarządza i tworzy kodem. No, bardzo młody projekt, niedużo się tutaj dzieje. Widzimy, że repozytoria są update'owane dosyć rzadko i po prostu na ten moment ciężko cokolwiek o tym projekcie powiedzieć. Może to być jakiś MVP po prostu, które tutaj jest tworzone, aby przetestować samą bibliotekę Lisk SDK. Także jeśli chodzi o te projekty, podsumowując, to tak naprawdę według mnie nie ma tutaj żadnego realnego zastosowania biblioteki Lisk SDK do tworzenia własnych łańcuchów, własnych blockchainów i pokazujących jakąś realną wartość projektów. Następnie tutaj ważna informacja, czyli program wspierający pomysłodawców, projektantów, programistów, osoby właśnie, które chcą w oparciu o Lisk SDK, czyli o całą platformę, infrastrukturę Liska, zbudować coś swojego, mogą tutaj się zgłosić. Przewidywane są nagrody, o których wysokości informacje można znaleźć na tej stronie, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do tej strony, jest tu pokazany cały proces, w jaki sposób to powinno wyglądać. Mamy tutaj informacje o wcześniejszych uczestnikach i oczywiście ten słynny projekt Lisk Bike, czyli do zdecentralizowana platforma umożliwiająca współdzielenie, wypożyczanie rowerów w miastach. Myślę, że w większości polskich przynajmniej miast taka platforma do wypożyczania rowerów już funkcjonuje i z tego co wiem, żadna z nich nie jest oparta o blockchain, także tutaj jest taki projekt, który próbuje taką funkcjonalność oprzeć o blockchain po prostu po to, żeby pokazać, że tak naprawdę można to zrobić. Jeśli chodzi o sam program, wracając do tego typu programów, to jak najbardziej one są zasadne i powinno być ich jak najwięcej. One umożliwiają właśnie wzrost adopcji całego projektu. I to jest zdecydowanie, należy również traktować na plus dla całej organizacji Lisk. Jeśli chodzi o inne ciekawe rzeczy ze świata Lisk, to tutaj zapraszam do zapoznania się z technicznym artykułem, gdzie autor Przemysław Toman opisuje to, w jaki sposób buduje przykładowy projekt właśnie w oparciu o Lisk SDK. Tutaj wspomina też również o dużej liczbie zależności. Myślę, że ciekawy materiał dla osób zainteresowanych mocno tym projektem. Jeśli ktoś jest zainteresowany techniczną realizacją tego projektu, to
Warto przeczytać choćby sam ten ostatni akapit, podsumowanie i wnioski. Link do tego artykułu umieszczę oczywiście pod tym filmem. Jeśli chodzi o projekt List SDK, o projekt LISK i o podsumowanie w tym trzecim odcinku, to myślę, że to już wszystko. Krótko podsumowując ten trochę już długi odcinek, przeanalizowałem tutaj postęp w zakresie właśnie prac na poszczególnych branżach, w poszczególnych komponentach całej infrastruktury. Na bazie informacji, które znajdują się na stronie LISK, wyciągnąłem wnioski, że odchodzi on od idei sidechain w kierunku tworzenia własnego blockchainu, co implikuje moim zdaniem duże komplikacje i coś, nad czym należy się zastanowić, czyli nad token ekonomii całej platformy. Przypominam, że tutaj kupując tokeny LSK nie inwestujemy za specjalnie w sam projekt, tylko po prostu kupujemy tokeny, które powinny zwiększać swoją wartość. Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś chciałby mieć token LSK i dlaczego ten token miałby rosnąć na wartości. W momencie, kiedy to idziemy w stronę własnych blockchainów, tak naprawdę bez smart kontraktów funkcjonujących na mainnecie, te tokeny są bezużyteczne. Dodatkowo dochodzi duża konkurencja w zakresie choćby projektu Hyperledger Fabric. Także to wszystko, jeśli chodzi o tą część i moje zdanie na temat obecnego rozwoju projektu LISK. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania ciekawych sugestii i zapraszam również do odwiedzania pozostałych stron Kryptonarodu. Dziękuję, cześć.